Dawaj. Czekaj, bo sznurek. Trzymaj kijak. Skąd wziąłeś kijak? Druga podpórka, czekaj. Ale poszedł, ja pierdzie. Mamy go. Ale piękny jest. Siemanko, witam Was nad Odry. Właśnie słoneczko zachodzi. Jeszcze spróbuję je złapać na timelapsie, ale cały ten banjaj za mną czeka na ogarnięcie. Woda idzie w górę, dlatego tutaj nie będę się rozbijał, bo może być tak, że jutro wstanę i to będzie wszystko zalane. Obok mam taką, też jest piach, ale jest znacznie wyżej, dwa razy wyżej i tam jednak się rozbiję, bo jest bezpieczniej. No i co? Dzisiaj mam urodzinki i przyjechałem po prezent po prostu nad Odrę po 200+. Zobaczymy, czy coś wyjedzie. Ma taką czutkę dzisiaj, że coś się wydarzy, że coś szczeli. Rozkładam tutaj namiocik i zaraz siadam i wypiję sobie urodzinowe piwko. Teraz sprawa wygląda tak. Pierwszy przelew sobie odpuściłem, bo nie podoba mi się, dużo syfu tam pływa. Drugi przelew jest już dużo lepszy, a trzeci jest już petarda. Taka elka tam jest, pięknie tam woda pracuje i tam bym chciał postawić zestaw, tylko nie wiem, czy mi pletki wystarczy. Tutaj postawiłem, zobaczcie, zostało gdzieś tyle, nie wiem, myślę, że z 80 metrów. Może starczy. Jak w ogóle tam przejdę na szczyt, jest tyle kamoli. Łuży wzorek tam się rzuca. Idzie kostkę skręcić na tych kamyczkach. Pięknie. Urodzinowo otworzyłem. Oczywiście kapselek zabieram, nie śmiecimy nad wodą. Zdrówka. Jestem po nocy, niestety pustej. Przed chwilą płynął tutaj też sumiarz. Przypłynął do mnie i się pytał, jak wyniki, też spłynął na zero. Pytałem się, czy coś słyszał w nocy, to też jakieś kilka ataków o północy, ale to bardzo malutko. Ja słyszałem dwa albo trzy, ale nie jest, bardzo daleko one były, także nie jestem pewny, czy to był sum, ale tak jakby atak suma, ale no jednak to było bardzo daleko, dlatego zmieniam miejscóweczkę gdzieś dalej na jakieś inne mety. Szukać czegoś fajnego, dzikiego, chociaż na takie miejsca już coraz trudniej, ale no na pewno metę zmienię. No nie chcę się cały ten mandżur znowu pakować i później znowu gdzieś rozkładać, no ale trzeba szukać po prostu tej rybki. Tutaj jestem pierwszy raz na tych, troszeczkę wcześniej siedziałem, to ostatnio miałem spinę. I tak się właśnie zastanawiam, czy gdzieś tam poszukać tego suma troszeczkę wcześniej, tylko tam jest duża presja, a ja uciekam z takich miejsc. Wiem, że tam ryby wyjeżdżają, ale za dużo ludzi po prostu tam siedzi i no nie podoba mi się takie, kurcze, krzyki czy hałasy i darcie się w nocy. To psuje cały ten klimat tych zasiadek sumowych, dlatego chyba popłynę jednak do rzeki. Powiem Wam, że jest chyba dobre 2 godziny, że... Ole, leci. Mamy show, czy ja show? Show. 2 godziny szukałem miejscówki, aż w końcu znalazłem.
fajne przelewiki. Zobaczcie, jaki tu jest przelew. Zobaczcie, jaka tu jest przeszkoda, tam jakiś kamień. Na pewno na smużaka to spróbuję, ale hałasy zrobiłem troszeczkę bolem, pięknie tutaj tłuczę. Chcę się rzucić wędkę i chyba porzucą sobie chociaż na tej mecie. Ale powiem wam, że pseudosumiarze tutaj byli. Puszki zostawione, sznurki. Także już meta była robiona. O, ale dobry, co to jest? Pina colada. 4,5, kurde. Żeby mnie nie siekło, ale dobre, naprawdę. O, ja człowiek nie wynosi. Mam niesmak do tych ryb. Dramat, nie? Ja pierdziele. Ja dzisiaj tak miniłem, nie? Mówię, kurde, ja tu przyjeżdżam jak do roboty. Zapierdzielasz i gówno z tego masz. Kurczybek sobie zrobił takie podpóreczki. Cyk, zamknięciem. Pierwszy raz spawał. No jak na pierwsze spawanko, no to jeździ źle. Ma talent chłopak. Z samego rana obudził nas pierwiosnek. Chociaż dał nam piękny koncert, to jednak wolałbym usłyszeć melodię dzwonków Black Cata. Nie mieliśmy zbyt dobrych nastroi w sumie, co widać na załączonym obrazku, jednak nie zamierzaliśmy się poddawać. Zmieniliśmy ponownie miejsce, a kolejna noc dała już nam sporo emocji. Dawaj, ponto! Skikaj. Czekaj, bo sznurek. Trzymaj kija. Skąd wziąłeś kija? Druga podpórka, czekaj. Chyba sobie kotwicą zamknął ryj, wiesz? Bez kapci, bez niczego. A jak roksiki miałem. Patrzę, zacina, że wiesz, że siedzi, mówię, jest w końcu nie na pusto. Pierwsza ryba na koncie. Długo wyczekiwana. Nawet nie wiem, jak ją złapać, bo już zapomniałem. Dobra, nie męczymy się. Poszedł, ja pierdzie. Twardo. Daj stanie. Jara, to się wytnie. Masakra z tymi drugimi przeponami, nie? No nic nie zrobimy. Nie jest duży, ale silny. Większy, nie? 170 może ma. Chociaż może nawet nie. Ale... Dobra, nieważne. Jest dobra ryba. Jest! Patrzcie, jak wyskoczyłem do brania. Śledzie powyrywane, a zamkiem nie otwarte w ogóle, wyciągałem się. Samo te śledzie wyrwało, te wykrzywione jeszcze. A pierdziele, to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Wyskoczyć z namiotu i nie rozpiąć zamka. Dobra, dawaj. Później. Jeszcze.
Dobra. Wsiadaj, wsiadaj. Siadaj, siadaj, bo pletki może braknąć. Dawaj, dawaj. Kontroluj pletkę, żeby nie wyjebał całej. A ty pod prąd. Może być dobry. No, ale patrz, 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 widzisz, gdzie spieprzył? Ty uważaj, bo tam jest zaczep. Tam jest drzewo, on idzie w drzewo. Chłopie! No to jest kaban. Teraz go holuj, holuj go. Uważaj, bo tam mówię, on wyleci w drzewo prosto. Wiem, wiem. Czekaj, wpłynę tu w klatkę. Jest kaban, nie? No kaban, będzie kaban. O, ale piękne. Śliczna. 190 ma lekko. Może mieć lepiej, nie? Jest już duży, bo ma takiego garba na tym. Ale jakie cielsko grube. Ty, czy wpływamy tutaj go do brzegu? Nie, wytargam go, spokojnie. Czekaj, ja tu się trochę odcofnę. Przelew na ściągnie. Ja. Jaka kapota! Jezus! Kurwa! Mamy go! Ale piękny jest! Ty, to dałeś nam popalić. Dobra. Lepki konkret, co? Spokojnie! Grubasku! Ale ma łeb, ja pierdzielę. Jest. Właśnie. 225 grubas, a drugi 160 cm. 160, nie? Tak. 160. 140 popłynęło, nie? No i 138 popłynął. No ale ten to jest masakra. Taki kaldun. Nie mają ran, nie? Nie, 30. Nie, nie mają. Piękna rybka. Poszedł już mniejszy. Leci grubo. Niestety, ale ubrudził nam się obiektyw, dlatego widać mnie jak we mgle. Najważniejsze, że ryba w doskonałej kondycji wróciła do swojego domu. Takie okazy powinny być chronione, dlatego potrzebny jest górny wymiar i mówię tutaj również o innych gatunkach. Wszystkie ryby wyjechały z innego miejsca i nie mógłbym przypisać ich sobie, ponieważ działaliśmy wspólnie. Gdyby nie Jarek, druga ryba, być może nawet i trzecia, nie zostałaby wyholowana. No i również dziękuję Wam za ogromny zastrzyk motywacji. Życzę Wam podobnych emocji i podobnych ryb. Tego się nie je. No, kabanie. Pływa już. Poszedł. Tym czerwonym? Czerwonym.